Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Zachęcam Was także do zakupu mojej książki dla dzieci Stach i śmieci. To detektywistyczno-ekologiczna historia osadzona w szkolnych realiach, a jej bohaterami są uczniowie klasy 4B. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Książka jest do nabycia na Allegro. Link zostawiam w opisie. Dzisiaj przychodzę do Was z tajemniczą sprawą. W Dzienniku Polskim 10 lipca 1986 roku ukazał się następujący komunikat Milicji Obywatelskiej. Dzielnicowy Urząd Spraw Wewnętrznych Kraków Krowodrza poszukuje zaginionego skrzypka Wiesława, syna Michała, urodzonego 26 września 1940 roku w Krakowie i zamieszkałego przy ulicy Górnej. Co się stało z Wiesławem? O tym już za chwilę. Wiesław prowadził znany zakład kaletniczy, mieszczący się przy ulicy Floriańskiej. Od kilku lat mieszkał wraz z żoną w domu przy ulicy górnej w Krakowie. Byli zamożną rodziną, co było powszechnie wiadome. Wiesław niechętnie zawierał nowe znajomości. Podobno obawiał się, że ze względu na swój status majątkowy, może paść ofiarą napadu. Mężczyzna miał 175 cm wzrostu był krępej budowy ciała. Miał piwne oczy i lekko falujące włosy zaczesane na bok. Był domatorem. W niedzielny poranek 29 czerwca 1986 roku. Wiesław wraz z przyjacielem udali się na giełdę samochodową na placu Imbramowskim w Krakowie. Wiesław od kilku dni był szczęśliwym właścicielem nowego samochodu. Zależało mu na tym, by sprzedać swojego starego białego Poloneza. W materiałach, z których korzystałam, nie ma zgodności co do numerów rejestracyjnych. W dzienniku polskim podano rejestrację KRF 2725, zaś w magazynie 997 KRF 8472. Pewne jest, że było to sześcioletnie auto. Przed wyjazdem na giełdę Wiesław dokładnie wyczyścił swój samochód. Jego przyjaciel również chciał sprzedać swoje auto. Była to Dacia. 29 czerwca o 8:30 Wiesław wyjechał ze swojego domu przy ulicy Górnej. Kwadrans później był pod domem przyjaciela na ulicy Jaśminowej. Tego dnia Wiesław był ubrany w dżinsy, białe półbuty i jasną koszulę. Miał przy sobie skórzaną saszetkę. Mężczyźni dotarli na autogiełdę późno i chwilę zajęło im znalezienie miejsca do zaparkowania. Około godziny dziewiątej oba samochody stały już na placu i mężczyźni zapisywali na kartkach ich ceny. Obok poloneza stała również biała lancia. Właściciela tego samochodu nie udało się odnaleźć. Biały polonez został wystawiony za milion sześćdziesiąt tysięcy złotych, a dacia za 740 tysięcy. Wielu bywalców giełdy było zainteresowanych polonezem. W pewnym momencie Wiesław poszedł przejść się po giełdzie, o czym poinformował przyjaciela. Nie było go około 15 minut. W tym czasie sprawdzał ceny innych wystawionych na autogiełdzie polonezów. Około godziny 10 przy polonezie pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy chcieli zbić cenę samochodu. W tym czasie przyjaciel Wiesława. Rozmawiał z potencjalnym klientem na dacie. W pewnym momencie Wiesław powiedział przyjacielowi, że wyjeżdża z giełdy. Ten był nieco zaskoczony. W Polonezie siedziało dwóch nieznajomych mężczyzn. Wiesław powiedział, że sprzedał samochód za milion. Zgodnie uznali, że jest to uczciwa cena. Przyjaciel nie przyjrzał się mężczyznom, którzy siedzieli w Polonezie. Wiesław miał pojechać spisać umowę. Około 10.20 odjechał swoim polonezem z dwójką mężczyzn z autogiełdy przy placu Imbramowskim. Co dziwne, o 11.30 Wiesław ponownie pojawił się na giełdzie. Nie wiemy jednak, dlaczego wrócił. Być może nie udało mu się sfinalizować sprzedaży poloneza. Co zastanawiające, widziany był w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Nie podszedł do swojego przyjaciela, który w tym czasie był jeszcze na giełdzie. Po kilku minutach Wiesław ponownie opuścił giełdę. Wiele wskazuje na to, że w towarzystwie nieznajomego. Nie sposób ustalić, czy był to jeden z mężczyzn, którzy wcześniej byli zainteresowani kupnem jego poloneza. Możemy jedynie przypuszczać, że tak było. Nie wiadomo też, w którym kierunku odjechał Wiesław. Autogiełda na Placu Imbramowskim była jedną z największych i najpopularniejszych w Krakowie. Przewijało się przez nią wielu kupujących, sprzedających i oglądających. W tłumie łatwo zachować anonimowość, dlatego tak trudno było cokolwiek ustalić. Wieczorem zaniepokojona żona Wiesława zawiadomiła milicję o jego zaginięciu. Następnego dnia rozpoczęto poszukiwania. Nie przyniosły one żadnych rezultatów. Nie było śladu ani samochodu, ani mężczyzny. Milicja podejrzewała, że zniknięcie Wiesława było związane z jego polonezem. Minęło kilka dni od zaginięcia Wiesława. 8 lipca przy ulicy Balickiej w okolicach przejazdu kolejowego przypadkowy mieszkańc Krakowa, jadący swoim samochodem, zatrzymał się na chwilę. Uderzył go dziwny zapach i postanowił to sprawdzić. Chwilę później odkrył zwłoki mężczyzny. Zawiadomił krakowską milicję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, nie mieli najmniejszych wątpliwości co do ich tożsamości. Bez trudu rozpoznali zaginionego Wiesława. Sekcja zwłok wykazała, że został on utuszony 10 dni wcześniej, czyli w dniu zaginięcia. Mimo pracy milicji nie udało się odnaleźć dwóch mężczyzn, którzy razem z Wiesławem odjechali z giełdy na placu Imbramowskim. Ich portrety pamięciowe ukazały się w mediach to ich milicja podejrzewała o to, że zamordowali Wiesława. Nie znaleziono białego poloneza, który najprawdopodobniej był przyczyną morderstwa. Wiele wskazuje na to, że właśnie w nim dokonano przestępstwa. Samochód miał znaki szczególne. Numery silnika 30072, numer podwozia 32405. Dodatkowo polonez posiadał hak holowniczy z tyłu. Miał przerobioną skrzynię biegów z 4 na 5 biegową. W Polonezie zamontowana była charakterystyczna tylnia półka wychylna zrobiona z blachy. Samochód miał bordową tapicerkę i ciemnozielone pokrowce. Razem z samochodem zginęły też prawo jazdy Wiesława i dowód rejestracyjny samochodu. We wnętrzu Poloneza były dwa kalkulatory oraz rosyjska gierka. Milicja podejrzewała, że samochód mógł zostać rozebrany na części. Szukałam materiałów o tej sprawie w prasie i natrafiłam na coś dziwnego. W magazynie 997 podano informację, że Wiesława znaleziono 8 lipca po 10 dniach od zgłoszenia jego zaginięcia. Tymczasem w Dzienniku Polskim z dnia 10 lipca zamieszczono komunikat Milicji Obywatelskiej w sprawie zaginięcia Wiesława. Jeśli jego ciało odnaleziono 8 lipca, to dlaczego taka informacja pojawiła się dwa dni po jego śmierci? Dziwna sprawa, prawda? Nie znalazłam też żadnej wzmianki o tych wydarzeniach w wydawanej wówczas gazecie krakowskiej i echu Krakowa. Jak myślicie, czy za śmiercią Wiesława stało dwóch tajemniczych mężczyzn, którzy chcieli kupić jego poloneza? Czy może powód był inny? Wiesław był znanym krakowskim rzemieślnikiem i majętnym człowiekiem. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska